Olimpiada Polonijna pomimo wiosenny aury odbędzie się i to nie ulega wątpliwości. Tak, oczywiście. Igrzyska Polonijne 11 już pierwszy raz na Dolnym Śląsku w Karkonoszach odbędą się zgodnie z planem. Proszę powiedzieć, ilu uczestników zgłosiło się? Na liście zgłosień mamy w tej chwili niecałych 800 uczestników. Realnie trzeba ocenić, że około 550-600 będzie brało udział w zawodach. W jakich dyscyplinach? 10 konkurencji, celowo mówię konkurencji, bo nie wszystkie są czysto sportowe, ale od tych klasycznych typu biegi narciarskie, czy narciarstwo zjazdowe, snowboard, to będą takie konkurencje również rodzinne, jak wielobój łyżwiarski, jak igrzyska retro, gdzie będziemy się bardziej bawili niż serio ścigali. Za nami przygotowania, widać, że budują scenę, wioskę olimpijską. No tak, przygotowania właściwie trwają. Zaczęły się od dzisiaj, od rana. Do imprezy jeszcze 2 dni z naszego punktu widzenia. Właśnie montujemy za moimi plecami też biuro zawodów, gdzie będą się nasi uczestnicy rejestrowali. Scena przygotowywana jest przy okazji również festiwalu Movie Cities, bo te dwie imprezy odbywają się praktycznie równolegle, a w niedzielę wieczorem wielkie otwarcie naszych igrzysk. Otwarcie w Cieplicach. Otwarcie w Cieplicach, tutaj na Placu Piastowskim, scena plenerowa, ceremonia olimpijski z wciągnięciem flagi, zapaleniem znicza, krótkimi występami artystycznymi i na wielki finał występ, koncert zespołu piersi. W jakich miejscowościach, w jakich miastach odbędą się dyscypliny? Chcieliśmy zaangażować jak najszersze grono gmin karkonoskich, więc oczywiście tutaj w Jeleniej Górze, w Cieplicach będziemy rozgrywali część zawodów. W Karpaczu na kopie, narciarstwo alpejskie, snowboard, również igrzyska retro, saneczkarstwo. Na torze lodowym, który wprawdzie pewnie nie będzie lodowy w tych dniach niestety, ale tam będziemy to rozgrywali. No i oczywiście Szklarska Poręba ze swoim pięknym obiektem w Jakuszycach. Po raz który pani bierze udział w Olimpiadzie Polonijnej? Od początku zimowych i od początku letnich, na prawie wszystkich, na jednych nie byłam. Także jestem już wiekowo zasłużona w igrzyskach. Pierwsze to były w Zakopanem, to z mężem byłam. Otwarcie było jeszcze ze Stasiem Marusarzem. Córka z nic zapalała. Jeździłam z córką, która jest w tej chwili w Norwegii z wnukami. I z trzecie pokolenie. Moja córka i wnuki przyjeżdżają teraz. A męża golfisty z Kończyka namówiliśmy na sanki, na zimowe i na miłość do Polski. Dzień dobry. Czy pan startuje w olimpiadzie? Tak, na sanki i nordic walking. I potem ja będę pilnować wnuków. Ja jestem coach na wnuków, może. Christian i Izabela. Po raz który pan bierze udział w olimpiadzie? 12. No. 11, ja byłem na wszystkich blisko. Od roku 1994. Wtedy startowałem na Zakopane. Który raz pani jest na olimpiadzie? Jeśli pyta pan o zimowe, to po raz 6. A łącznie z letnimi, to tak jeszcze raz tyle. Dlaczego pani postanowiła przyjechać? Dlaczego? Dlatego, że od młodych lat byłam sportowcem. Trenowałam lekkoatletykę i jazdę na łyżwach. I to pozostało. Teraz przyjeżdżam po prostu na igrzyska do Polski. Połączyć się z Polonią, połączyć się, integrować. Bardzo przyjemnie spędzać czas. Bardzo nam tu miło. Czy pani startuje? Ja startuję w saneczkach, short track i wielobój łyżwiarski. Skąd pani przyjechała? My przyjechaliśmy z Oslo, z Norwegii. Z kim pani przyjechała? Przyjechałam ze swoimi dziećmi, z Izabelą i z Krystianem. Po raz który bierze pani udział w olimpiadzie? Ja już naprawdę chyba też straciłam. Przypuszczam, że 15 razy. Na pewno 25 lat, bo jeszcze od czasu PRL-u w pierwszej brałam udział w olimpiadzie w Zakopanem. A później była przerwa i później zaczęło się to już od czasu Wolnej Polski. Dzisiaj pani niestety nie startuje? Nie mogę, bo lewą rękę złamałam, ale przyjechałam kibicować dzieciom, bo mam nadzieję, że będą dzielnie reprezentować rodzinę naszą i małą ekipę norweską. Rozumiem, że dzieci startują w olimpiadzie. Dzieci startują, tak, oczywiście w alpejskich dwóch mamy konkurencje, dwie alpejskie i w saneczkach i w łyżwiarstwie.